pani wie, że pani gdziekolwiek jedzie, to nie jest pora zazwyczaj do jeżdżenia. Ale widzisz, że myśmy się ubrali. Ale my się ubieramy codziennie. Ojej! Ale rzeczywiście, w sumie tak, my się dzisiaj do pracy ubieramy. No. Ale ubieramy się najpierw tak, że ja z nią wychodzę. No ale, no może faktycznie. I ty wiesz, że ty jedziesz z nami. No teraz jest bardzo. Ty wiesz, że ty jedziesz z nami, tak? W dalekie rejony. Tak. Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. W sobotę o godzinie 7. Ale czeka nas dzisiaj wycieczka, nas wszystkich. W ogóle Wiktor już drugi raz się wraca do domu. Mieliśmy wyjechać 7.10, jest 7.17, więc obyśmy się nie spóźnili. A mianowicie jedziemy do Kielc. A jak Kielce, to albo rodzina Wiktora, albo włosy. Nie ma nic pomiędzy. No i tak, wreszcie się biorę za te swoje włosy. Już mam strasznie długie i przede wszystkim po pierwsze, chcę je obciąć, a jeżeli chodzi o kolor, no to zobaczymy. Sama jeszcze nie jestem zdecydowana. Chodzi to już za mną kilka miesięcy i sama jeszcze nie jestem pewna, co ja chcę, więc przez drogę będę musiała się już zdecydować. Kilka pomysłów mam, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle, Boże, wstawanie w sobotę o godzinie 6.30 to jest dramat. Dramat, strasznie mi brakuje tego snu i już powiedziałam Wiktorowi, że jutro leżakujemy w łóżku, bo naprawdę, jeju, jak codziennie w tygodniu się tak wstaje nawet wcześniej i jeszcze w sobotę, w którą wiecie, że możecie się wyspać, a wy wstajecie. Dwa dni temu Diana miała, jak to powiedzieć, zabieg? Już tłumaczę, co chodzi. Diana miała kilka dni temu zabieg, bo miała problem z zębami. To jest już, wiecie, pies starszy. Ona ma 13 zasłużonych lat. Więc no wiadomo, że te zęby nie są w najlepszej kondycji. Chociaż i tak usłyszeliśmy, że jak na jej wiek to nie jest aż tak źle. No ale no mnóstwo miała kamienia, miała też do wyrwania. Więc stwierdziliśmy, że musimy zrobić taki, wiecie, zabieg, w którym ona będzie pod narkozą i to wszystko jej tam wyczyści, oczyści, co będzie trzeba, to wyrwie. No i tak zrobiliśmy, że faktycznie teraz te zęby ma przepiękne, ma bielutkie, w ogóle zero kamienia, jeden ząb był do wyrwania, więc tutaj byliśmy trochę zaskoczeni, bo myśleliśmy, że będzie po prostu tych zębów do wyrwania więcej, a naprawdę spoko, jeden. Fajnie, to jeszcze podobno gdzieś z tyłu. No i słuchajcie, u nas jeszcze był ten problem, że Diana lubi sobie poziać. Ona, wiecie, pobiega, usiądzie i zieje. No i jak ona tak robiła, to tak śmierdziało. Tak śmierdziało, że faktycznie wyszło to na wszystkim na lepsze, bo teraz faktycznie no nie śmierdzi. No jest zdecydowanie lepiej. Wprawdzie, no niestety takie zabiegi nie są najtańsze, ale tak z drugiej strony sobie myślę, że jak człowiek pójdzie do dentysty, to 200 zł wydaje za wyrwanie zęba. A tutaj naprawdę kompleksowa obsługa, jeszcze wszystko pod narkozą. Ja pierwszy raz w ogóle widziałam, jak ktokolwiek dostaje narkozę. Mnie się na to patrzyło. Później tyle jednak. O tyle. Tak więc zobaczmy, co to będzie. Kolor też zmienia. O, ja zrozumiałam, że kolor zmienia. No tak. Jaki jest tutaj? Coś takiego. Mniej więcej. Później w domu będzie. Jednak wolę ten blond. Czemu nie ma tego blondu? O, aż wydarzyłam się. Czemu nie ma tych długich włosów? Nie, z długich włosów to już nie. Tak? No, nie, to na pewno nie będę płakała.
włosy, sorry. Jezu. Jak tam? Fajnie. Fajnie. No 20 cm będzie, co nie? Myślę. Jakoś no, no 20 może być. Jednym, ja drugim. Ale ja już idę jeść. No, Sara trypa szantania energii po głowie. Bardzo. Smaczne jakby. Dzięki. Ja się jeszcze tak na szybko pokażę, jak to wygląda. No mi się bardzo podoba. Bardzo. Chciałam, żeby było ciemniej. Chciałam, żeby było jeszcze ciemniej. Według tego, co pokazałam na zdjęciu, ale chyba faktycznie Natalka wie lepiej, co ja chcę. No, z długością to już na pewno. Z długością to już na pewno, bo ja pokazywałam, żeby jeszcze krócej było i Natalka też nie obcięła mi aż tak krótko. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Jest ciemniej, to czym się sugerowałam, to byłoby jeszcze ciemniej, ale no Natalka powiedziała, że będę płakała. I powiedziałam, że dobra. Może masz rację. Więc faktycznie. Ale kurczę, fajnie. Bardzo się cieszę też, jak te włosy wyglądają na długość, bo nie ukrywam, że te poprzednie już mnie męczyły po prostu. Były takie dla mnie przygnębiające. W sensie miałam wrażenie, że wszędzie są włosy. Tutaj jest tak ładnie, tak świeżo, tak wiecie. W ogóle Natalka się śmiała, że każda babeczka, która przychodzi na włosy, chce ciemniejsze, bo jesień. Ja też coś takiego powiedziałam, że na jesień to trochę ciemniejsza. No i się śmiejemy, że... Dostosować do koloru liści brązowych. Tak, tak, tak. Górę trochę rozjaśniliśmy, żeby zniwelować odrost. Po całości przyciemniliśmy i się śmiejemy z Natalką, że widzimy się za pół roku na rozjaśnianiu, więc no. I co? Jeszcze jedzonko, Wiktorku. Co tak. Ty tak się już rozpinasz? Żeby być gotowym do drogi. Długa droga, daleka przed nami. Nie no, żartuję. Byliśmy... Ogólnie my chcieliśmy pójść zjeść w Porzeczce. My już tam kiedyś jedliśmy, było bardzo dobre. I Natalka w ogóle nam powiedziała na włosach, że próbowała się jej znajoma zarezerwować stolik na dzisiaj właśnie, na wieczór. I nie było już wolnych stolików. No i my tak, kurde, no przyjdziemy o 14, no to jeszcze nie masz takich, wiecie, rezerwacji wielkich, jakichś wielkich tłumów. No i jednak są. No, było full, niestety nie udało nam się usiąść i poszliśmy do takiej koreańsko-japońskiej, która jest niedaleko. Azjatyckiej generalnie. No i nie urwało niczego niestety. Cenowo nie było tanie, uważam, bo kurczak 51 zł z ryżem, no to jak za kurczaka to jest taka cena wysoka. A no było takie no, nijakie trochę po prostu. Nie było to złe, ale nijakie. No. Średnią ocen mają aż 4,7, no dla mnie zdecydowanie zawyżona ta średnia. Byliśmy w restauracjach, które mają z 4,3, 4,2, które są dużo lepsze. Obsługa też flegmatyczna, niesamowicie flegmatyczna, szczególnie chłopak był tak flegmatyczny, że no nie wiem, no, na przykład wiecie, jakbyśmy my byli tacy flegmatyczni na YouTubie, że o, w stylu, hej, cześć wam,
No. No to naprawdę nie chciałoby się tego oglądać, tak samo jak wiecie, jak jesteście kelnerem, no to kurczę, trzeba mieć trochę taką, no nie wiem, umiejętność zagadywania, werwę, znaczy nie każdy klient chce być zagadywanym, oczywiście, tak? Jeżeli widzicie, że klient nie chce być zagadywanym, no to, no to robi to jakoś inaczej umiejętnie, ale... No, z rękami boli. No nadal, jeżeli kelnera się nawet nie dosłyszy, kelnera powinno być słyszeć tutaj, mogę przyjąć zamówienie... No, nawet dobra. Pewnie nie wiem, czy mnie słyszeliście, no ale... On mówił tak cicho, tak flegmatycznie. No nie wiem, no, trzeba mieć do niektórych zawodów jakieś tam predyspozycje albo się ich nauczyć, tak uważam przynajmniej. Więc jestem zawiedziony troszeczkę. Nie było to niesmaczne, oczywiście, było ok, ale no było tylko ok. Jak za taką cenę to uważam, że słabo. Dobrze, zajmuję płaszcz i jedziemy. Się nagadałem. Tak, i aż musiałam rękę sobie oprzeć, bo mnie boli. W ogóle ja nie wiem, czy jest coś nie halo z tą ręką. Przetrzeć. Wczoraj byliśmy na masażu. Ja nie wiem, czy oni mnie tam jakoś coś mi zrobili z tą ręką, bo dzisiaj malując się też miałam problem, żeby rękę w górze trzymać. I teraz tak samo. Boże. Osłabili mnie. Osłabili mnie. Owocową, natomiast u mnie stop, na odwrót. To jest Wiktora wiśniowa i tu jest moja ta mięta z jabłkiem. Dalej faza na nim trwa. O właśnie, woda. W ogóle ja się już umyłam i przybrałam też piżamkę. I to jest ta piżamka z Primarka. Sobie teraz kupiłam. No, bardzo mi się podoba, jest bardzo fajna, tylko że no, zwisa. Trochę zwisa. Ale tak, to jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Też już tutaj makijaż zmyty, no i włosy. No fajnie, kurczę, wyglądają. Fajna zmiana na jesień, no ja się bardzo cieszę. Naprawdę. I w ogóle tak się śmiałam, bo w czasie drogi, jak jechaliśmy, to ja Wiktorowi powiedziałam, że nie wiem, jakie mam na talerce wytłumaczyć, że ja chcę ciemniejsze włosy, ale żeby było też trochę blondu. I ten blond, który będzie, chcę chłodny. O coś takiego mi chodziło w głowie. Pokazałam zdjęcie poglądowe, ale niby to było to, ale jeszcze coś tam niekoniecznie. Tak w 100% tak mi leżało. No i śmieję się, że Natalka lepiej wie, jakie chce mieć włosy niż ja. Naprawdę. Natomiast ja i moje piękne, krótkie włosy idziemy już do łóżka z książką poleżeć. A ty sobie tu oglądaj. Pa, pa. Ja też idę. No dobrze, w każdym razie chciałam się już pożegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie tego vloga. Zachęcam, bardzo zachęcam do subskrypcji naszego kanału, ponieważ dalej mnóstwo osób nas ogląda, a nie subskrybuje. I widzimy się już w następnym filmiku. Dobranoc! Dobranoc!